potrzebuję zaadresować na wstępie jedną kwestię. Bardzo mi się podoba cały ten kadr i też w ogóle bardzo Wam dziękuję za miłe słowa na temat moich kadrów, odkąd wróciłam i nagrywam z tej przestrzeni, ale uważam, że byłoby to na maksa nieprawdziwe i nieautentyczne, gdybym nie zaznaczyła, że choć w tym ujęciu to wszystko wygląda po prostu perfekcyjnie, to tutaj, po mojej lewej, jest absolutne pobojowisko. Obecnie sytuacja wygląda tak, że jestem w trakcie pakowania się do dosyć dużego wyjazdu, więc wszystko, co muszę sobie wyobrazić, mogłoby być w mieszkaniu, w normalnym kadrze, jest zepchnięte na tę stronę. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Witam Was w inspiracjach, które narodziły się właśnie tutaj wiele, wiele, wiele lat temu. Nie jest to mój oryginalny pomysł, choć chyba jako pierwsza używam słowa inspiracje. Jest to moja wersja ulubieńców. Przez lata publikowałam tę formę podcastowo w wersji audio, gdzie wyglądało to od kulis bardzo podobnie, ale Wy tego nie wiedzieliście, no bo nie było wersji wideo. Natomiast ja sobie tak właśnie siadałam zawsze tutaj z moim asystentem, który jest też ze mną, czyli z moim komputerem. Mam notatkę, jestem zawsze przygotowana i opowiadałam Wam o rzeczach, które mnie urzekły w ostatnim czasie. Dzisiaj będziemy mówić o tym, co mi się spodobało w styczniu. Też chyba to powtarzałam, chyba, na pewno powtarzałam milion razy w podcaście, że ja jestem strasznie wdzięczna za tę serię, bo ona mnie uwrażliwia na to, czego doświadczam na co dzień i sprawia, że z większą uważnością podchodzę do mojego życia, bo mam po prostu z tyłu głowy, że będę się tym dzielić na koniec miesiąca, to raz, a dwa, jestem bardzo szczęśliwa, że mam się z kim dzielić, więc dziękuję Wam za to, że jesteście tak na start. I dzisiaj mamy inspirację stycznia pod hasłem Świat filmu. Śmieję się, że po prostu otworzę, tak jak ludzie otwierają klub książki, ja otworzę klub filmu, dlatego że pobiłam jakiś rekord w styczniu, jeśli chodzi o oglądanie filmów. Ja preferuję oglądanie filmu w ogóle w kinie. Też o tym mówiłam parę razy, że dla mnie, po pierwsze jestem tego nauczona, jest to dla mnie sentymentalne, to jest taki rytuał chodzenia do kina, który znam od dziecka, ale też to sprawia, to czyli kino, sprawia, że jestem w stanie po prostu wysiedzieć przez dwie, a czasem trzy, bo te filmy ostatnio są jakieś mega długie, albo właśnie nie wiem, czy też tak macie, zaobserwowałam, że te filmy teraz albo trwają, nie wiem, godzinę 40, albo 3:20. Dla mnie też sam fakt, że wokół mnie jest więcej osób, daje takie poczucie, że jest taki podniosły moment, który wspólnie przeżywamy. Więc mam dzisiaj dla Was, słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery filmy. Wcale nie tak dużo. Cztery filmy. W każdym razie mam pięć filmów, które ułożyłam w kolejności w takiej, w jakiej je, polskie jest trudne, oglądałam, bo stwierdziłam, że gdybym miała to układać, jeśli chodzi o te, które polecam najbardziej, czy robić z tego jakąś bardziej rozbudowaną fabułę, słowo nieprzypadkowe, fabułę tego odcinka, to zajęłoby mi to godzinę, więc po prostu idziemy po kolei, to są filmy wszystkie, które polecam, które uważam, że warto obejrzeć. Postaram się nie zostawić jakichś większych spoilerów, bo wiecie lub nie, ja mam uczulenie na spoilery i jestem tą osobą, która raczej nie ogląda zwiastunów, na pewno nie czyta recenzji i idę często na filmy w ciemno, idę na filmy nie wiedząc na przykład jaki to gatunek, bo idę na jakiegoś aktora, no bardzo to jest ciekawe i dajcie mi znać w komentarzach, bo to jest dla mnie fascynujące. Ostatnio ten temat filmowy jest bardzo u mnie żywy, tak jak zresztą zrobiłam tutaj dosyć długi wstęp, as always, jak zawsze. W każdym razie bardzo często chodzę na filmy, wiedząc tylko kto w nich gra i lubię się zaskoczyć, czasami się okazuje, że myślałam, że idę na komedię romantyczną, a jestem na thrillerze, to nie zawsze się sprawdza, bo czasami po prostu realnie nie mam ochoty na dany gatunek, ale lubię ten element niepewności i zaskoczenia, więc jestem ciekawa, czy Wy jesteście tymi osobami, które oglądają trailery, czytają sobie o filmie, czy też tak jak ja lubicie iść w ciemno. Dajcie znać w komentarzu, ale ja przechodzę do meritum, czyli do moich pięciu filmów. Pierwszy z nich to jest film, który widziałam w grudniu i zapomniałam Wam o nim powiedzieć w zeszłym miesiącu. I jest to film Wonka, na który poszłam tylko dlatego, że gra w nim Timothy Chalamet, którego uwielbiam. I tradycją mojego podcastu, zatem tradycją tego cyklu na YouTubie będzie to, że czytam krótki opis z Filmwebu, który jest dla mnie zawsze ciekawym doznaniem, bo te opisy są bardzo często bardzo nietrafione, bardzo randomowe, więc mam ogromną przyjemność z czytania tego, co tam jest napisane, bo niekoniecznie powiem Wam to za wiele o samym filmie. Nie, z całym szacunkiem, po prostu uważam, że jest to bardzo zabawne i mi to sprawia dużą frajdę, więc opis filmu brzmi: młody Willy Wonka poznaje Oompa Loompa w czasie jednej ze swoich przygód.
koniec. Więc myślę, że spoilery raczej nikomu nie grożą. Jest to film reżyserii Paula Kinga, jest to produkcja amerykańsko-kanadyjsko-brytyjska z 2023 roku. Jest to film, raczej bym powiedziała, z kategorii familijne. Poszłam sobie na ten film i wokół mnie głównie siedziały po prostu dzieci, więc to było też interesujące. Natomiast ja jestem zwolenniczką takiego podejścia, że bajki są tak naprawdę dla dorosłych. Oczywiście też działają wspaniale, zakładam, często na dzieci, ale bardzo bym chciała na przykład odświeżyć sobie bajki z dzieciństwa, czy w ogóle bajki z ostatnich lat, które powychodziły, i obejrzeć je okiem dorosłego, i uchem dorosłego, i umysłem dorosłego. Mi się wydaje, że to może być bardzo ciekawe doznanie, i choć pewne rzeczy mogą wydawać się banalne i oczywiste, wydaje mi się, że my na koniec dnia możemy dużo zyskać z takiego prostego przekazu. Jest to bardzo fajny film, który łączy moim zdaniem bardzo wiele gatunków. Jest tam element musicalowy, gangsterski, komediowy, dramatyczny, więc jest i śmiesznie, i uroczo, rozczulająco, ale też wzruszająco, trzyma w napięciu, jest właśnie ten element kina akcji. No i po prostu nie ukrywajmy, powiedziawszy to wszystko, na koniec dnia wszyscy idziemy na ten film, dlatego że gra tam Timothée Chalamet. Idziemy dalej. Drugim filmem, który widziałam w ostatnim czasie, był film May December. Po polsku jest to film Obsesja. Reżyseria Todd Haynes, produkcja amerykańska, rok 2023. Teraz czas na opis z Filmwebu. Aktorka Elizabeth chce poznać wszystkie sekrety życia i małżeństwa Gracie. Aby to osiągnąć, zostanie uwikłana w niebezpieczną grę pozorów, w której każdy pilnie strzeże swojej wersji prawdy. Na maksa mnie zaciekawił, trzymał w napięciu. Jest to film, który moim zdaniem życia nikomu raczej nie zmieni. Jest to ten rodzaj produkcji, która nas przyjemnie odrywa od rzeczywistości, a jednocześnie przynosi do innego świata. Aktorstwo jest naprawdę na najwyższym poziomie. Ja kompletnie nie rozumiem, znaczy może nie kompletnie, ale do końca nie rozumiem tytułu polskiego, ale jak to bywa właśnie z naszymi tłumaczeniami, czasami tak jest, że właśnie Dirty Dancing jest tłumaczone jako wirujący seks i po prostu trzeba to przyjąć i nie zadawać więcej pytań. Film jest tak naprawdę jednym wielkim dylematem moralnym i pyta nas o to, czy my jesteśmy okej z tym, co się wydarzyło w tej historii, ale podsumowując, uważam, że gra Natalie Portman, właśnie to najważniejsze, gra Natalie Portman i Julianne Moore jest po prostu top i dlatego na pewno warto zobaczyć ten film. Tak jak powiedziałam, fajne oderwanie od rzeczywistości. Rzadko kiedy czy czytam takie rzeczy, czy oglądam takie rzeczy, więc to było super, także zachęcam. Następny film to jest film, a jednak cztery, kochani, tak. Następny film to jest film Club Zero. Jest to produkcja brytyjsko-austriacka z 2023 roku i reżyserką jest Jessica Hausner. I opis z Filmwebu. Pani Nowak podejmuje pracę w prywatnej szkole, aby prowadzić zajęcia ze świadomego odżywiania. Bardzo ciekawy film. Zacznę od tego, że jest moim zdaniem świetny, jeśli chodzi o kwestię audiowizualną. Bardzo ciekawy dobór muzyki, która nawiązuje do różnych takich, nie wiem, plemiennych dźwięków, nazwijmy to. Mamy przepiękną scenografię, niesamowite kostiumy, więc już mówię, ta warstwa taka bardzo, powiedzmy, powierzchowna jest mega interesująca. Jeśli chodzi o sam film, ciężko jest mi go podsumować w jakiś zwięzły sposób. Mówi o tworzeniu kultu, mówi o relacjach rodziców z dziećmi, o tym, jakie są zagrożenia wynikające z aktywizmu, szczególnie w młodym wieku. Mówi o manipulacji, o zaburzeniach odżywiania, o poczuciu przynależności w grupie. Uważam, że to jest bardzo ciekawa produkcja, budzi dużo kontrowersji. Z tego, co wiem, spotyka się ze skrajnymi recenzjami, więc jeżeli będziecie mieli okazję obejrzeć, to jestem ciekawa waszych wrażeń. Ja miałam przyjemność wziąć udział w podcaście Nowych Horyzontów, gdzie rozmawiałam właśnie o tym filmie, o moich wrażeniach i o moich przemyśleniach, więc jak tylko się ukaże ten podcast, to Wam go podlinkuję i możemy po prostu wymienić jakieś swoje przemyślenia na ten temat. Gdzieś tam widzę próbę odniesienia tego filmu do produkcji ostatnich lat, tak jak w Trójkącie, film, który naprawdę mnie zachwycił, i do serialu Biały Lotos, który też uwielbiam. No jestem bardzo ciekawa, co będziecie o nim sądzić. Mi się bardzo podobał i to był film, który oglądałam w domu na komputerze i byłam w szoku, bo coś miał tak niesamowitego w swoim klimacie, był na tyle oryginalny właśnie, przynajmniej od tej takiej strony uchwycenia pierwszej uwagi widza,
że obejrzałam go jednym tchem i to uważam za osiągnięcie. Tak jak mówię, uwaga jest naszą największą walutą i bardzo ciężko jest utrzymać naszą uwagę. Mam wrażenie, szczególnie jak jesteśmy w domu, nie wiem czy też tak macie, że dla mnie po prostu gotowanie, pranie, tutaj szykowanie jakichś rzeczy, pisanie czy telefon to są rzeczy bardzo atrakcyjne, kiedy próbujecie się obejrzeć na komputerze. Także tak to wygląda w praktyce. Idziemy dalej. Ostatni film totalnie z serii Last but not least. To jest film, na który się wybierałam 3 razy i nie udało mi się dotrzeć do kina, więc w końcu to zrobiłam. Poszłam na Biedne istoty, czyli Poor Things. Film greckiego reżysera Yorgosa Lanthimosa. Produkcja amerykańsko-irlandzko-brytyjska z 2023 roku. Opis z filmu. Bardzo interesujący. Młoda kobieta zostaje przywrócona do życia przez ekscentrycznego naukowca. Okej, niech tak będzie. Dla mnie ten film jest po prostu arcydziełem, naprawdę. Pod każdym względem, aktorsko, kostiumowo, jeśli chodzi o scenariusz, jeśli chodzi o zdjęcia, wszystko tam jest moim zdaniem po prostu wybitne. Jest to film zaliczany do tej kategorii science fiction, tak? No jest to film w dużej mierze odrealniony, a jednocześnie bardzo, bardzo osadzony w naszym ludzkim świecie. Sama miałam pewne porównanie do Barbie, absolutnie nie jako jeden do jednego, co jako próba dotknięcia podobnych tematów w pewien sposób. I właśnie czytałam też jakąś recenzję, w której to zostało użyte, to porównanie i tam chyba autor napisał, że jest to perwersyjna wersja Barbie. Ja bym tego nie napisała w ten sposób, ale jest to film, który mówi o ludzkiej naturze, mówi o stłumionej kobiecości i seksualności, który mówi o dojrzewaniu i o absurdzie, jakim jest próba odnalezienia się we współczesnym, a nawet nie współczesnym, po prostu w ludzkim świecie i w społeczeństwie. Jest mi głupio o nim opowiadać, bo nie chcę go spłycać. Wydaje mi się, że to jest taki film, do którego warto wracać i trochę miałam takie przemyślenie, że można by go omawiać w szkole, ale cofam to, bo ten film jest jednak mocno, mocno taki, nie wiem, ordynarny, nie wiem, czy to jest dobre słowo. Jeśli chodzi o aktorski wątek, zapomniałam powiedzieć, w poprzednim filmie Mia Wasikowska w głównej roli, tutaj w głównej roli Emma Stone, dostała za to Oscara, według tego czasu, w którym jestem obecnie, ale może dostanie. W każdym razie Złoty Glob dla Emmy Stone i wybitny Mark Ruffalo, po prostu Mark Ruffalo, który ma tak niesamowitą rolę. Uważam, że ten film jest po prostu genialnie napisany. On jest adaptacją książki, więc to nie jest jakaś tylko artystyczna twórczość reżysera i scenarzysty, ale naprawdę uważam, że ten film to jest geniusz. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. I tutaj mógłbym się zakończyć inspiracją. Myślę, że to jest wystarczająco danych jak na jeden film na YouTubie, ale idziemy dalej. 2 seriale. Pierwszy serial, który zakończyłam trochę po czasie, ale nadal nie jest najgorzej. Nie minęły lata. Jest to serial The Crown. Jaki jest polski tytuł The Crown? Mam wrażenie, że wszyscy mówią The Crown. W każdym razie The Crown. Nie trzeba tego serialu przedstawiać. Mówi o życiu, w dużym skrócie mówi o życiu królowej Elżbiety i o różnych historiach zarówno całej Wielkiej Brytanii i całego Commonwealth, jak i życia rodziny królewskiej. Dla mnie ten serial jest wybitny pod każdym względem. Każdy sezon, każdy odcinek to jest osobny film, osobne dzieło sztuki. Jak myślę sobie, ile wymagało to pracy, ale też właśnie pomyślunku w kontekście łączenia wątków i różnych przepięknych analogii do życia osobistego w rodzinie i do różnych wydarzeń historycznych. Jest to moim zdaniem naprawdę, naprawdę też arcydzieło. Będę tęsknić za tym serialem. Może kiedyś będzie opcja zrobienia kolejnych sezonów, jak już upłynie kilka nowych dekad. Ale bardzo Wam polecam, jeżeli nie oglądaliście, to naprawdę you guys are missing out. I ostatnia rzecz to jest serial, którego nie obejrzałam do końca. Serio, obejrzałam 2 odcinki, ale stwierdziłam, ja nie wiem, czy ja go obejrzę do końca, bo nie wiem, czy będę miała kiedy w obliczu moich najbliższych planów, ale po prostu ten serial mnie absolutnie zadziwił, bo ja ogólnie nie oglądam polskich seriali i też wiem, że to ja I am missing out, dlatego, że mnie omija dużo, bo tworzymy, że tak sobie przywłaszczę to, bardzo dużo świetnych produkcji, o których słyszałam, ale mam do nadrobienia. W każdym razie serial, który postanowiłam włączyć zupełnie bez oczekiwań, to jest serial Netflixa 1670. Ja uważam, że on jest po prostu, nie wiem, słowo genialny i wybitny powtarza się tutaj, bo uważam, że te produkcje zasługują na tego typu określenia, więc staram się ich nie wyświechtać. W każdym razie, jeśli chodzi o film web, to on mówi, że jest to satyryczna komedia, w której zdziwaczały szlachcic, czy na pewno zdziwaczały, pragnący zostać najsławniejszą osobą w Polsce, musi stawić czoło kłótniom w rodzinie i konfliktom z chłopami. Okej, dla mnie jest to po prostu tak, satyra, tak, komedia,
ale przede wszystkim o tym, jak niewiele dzieli współczesnego Polaka od XVII-wiecznego Sarmaty. Po prostu boki zrywać. Jest to tak świetnie napisane, tak adekwatne, aktualne i tak śmieszne, że polecam. Przejście to? Jezus, jakieś dziwne dźwięki dzisiaj. Koniec kąciku kulturalnego. Teraz idziemy do health and wellness, czyli jakby powiedzmy, nie wiem, zdrowie i dobrostan. Pisałam to z przymrużeniem oka. Pierwsza rzecz to jest powrót nawyków. I to nie jest narracja pod tytułem nowy rok, nowa ja i wjeżdżamy z postanowieniami. Ja realnie zdałam sobie sprawę, że mam dosyć odkładania rzeczy na kiedyś i też jest parę nawyków, które albo zaniedbałam, albo które za mną chodzą od lat. I u mnie tak to wygląda i właśnie chciałam z tego miejsca o tym powiedzieć, że to też jest okej, że nie wprowadzacie tych wszystkich zdrowych nawyków do swojego życia, bo ich ilość i dostępność jest przytłaczająca. I ja przyznaję się bez bicia, że u mnie tak to wygląda, że wiele rzeczy chodzi za mną naprawdę latami. Jak znajdę przestrzeń na to w swoim życiu, to po prostu staram się to wdrożyć. Ale z drugiej strony wchodzi prokrastynator i osoba, która totalnie mogłaby to wdrożyć, ale po prostu mi się nie chce. Także warto dać sobie taką taryfę ulgową i wiedzieć, że my jednak lubimy się stopniowo przyzwyczajać do nawyków, ale też jest dużo fajnych teorii na ten temat, dużo fajnych książek właśnie o habit stacking, czyli nakładanie nawyków, czyli jeżeli, nie wiem, pijesz rano wodę, to od razu bierz suple, tak? Czy jeżeli idziesz do łazienki i robisz, nie wiem, myjesz zęby, to możesz od razu dorzucić nitkowanie. Natomiast te dwie rzeczy, które wprowadziłam i które Wam bardzo polecam, to jest oil pulling i szczotkowanie na sucho. Oil pulling to jest płukanie ust olejem. Mówiłam o tym w ostatnim odcinku o sposobach na przeziębienie, więc powiem króciutko. Ja to robię olejem kokosowym. Jest to w medycynie naturalnej sposób na detoksykację organizmu, ale też super metoda profilaktyczna po to, żeby zapobiegać przeróżnym schorzeniom. Pokażę, że to jest szczotkowanie na sucho i to jest coś, o czym wiem od lat, czego nie robiłam nigdy. Zrobiłam to może z 2 razy w życiu, a teraz powiem Wam od kilku tygodni, jak pamiętam. Staram się to robić codziennie i robię to naprawdę w wersji light. Pod tytułem robię to serio przez dosłownie minutę. Są różne rekomendacje, żeby to robić 5 minut, 10 minut, 15 minut. Ja myślę, że warto sobie tak jak z bieganiem zaczynać od małych kroczków i sobie to rozszerzać, dlatego że no my jesteśmy jednak oporni i nam się nie chce. Mi też się nie chce tego robić. Więc po prostu słyszałam tak dużo o wartości prozdrowotnej, nie tylko wynikającej właśnie ze szczotkowania, że stwierdziłam, że w końcu to zrobię. Ale nie zmienia to faktu, że dużo mi to kosztuje. W każdym razie, jeśli chodzi o kwestie naukowe i to, co może nam dać szczotkowanie, to jest bardzo dużo rzeczy. Po pierwsze jest to zarówno peeling, jak i masaż. Także mamy efekt złuszczenia naskórka, pobudzenia krążenia, pobudzenia limfy. Trochę tak, jakbyśmy robili taki domowy drenaż limfatyczny, więc mamy w efekcie z takich bardziej powierzchownych rzeczy gładką skórę, ponoć widoczną redukcję celulitu. Może też to zapobiegać wrastaniu się włosków, co myślę, że też jest ciekawą ciekawostką, ale jako, że jest to drenaż limfatyczny, też poprawia krążenie, funkcjonowanie naczyń, działa dobrze na obrzęki i w przypadku osób aktywnych też może zapobiegać powstawaniu zakwasów. Więc ja uważam, że same plusy, ale warto sobie to zresearchować, dbać o higienę naszej szczotki, sprawdzić sobie, jakie chcemy włosie i nauczyć się to robić prawidłowo. Ja polecam sobie obejrzeć jakiś instruktaż, ale generalnie chodzi o to, żeby robić to od dołu do góry, w stronę serca, czyli zaczynamy od stóp i idziemy sobie tutaj do góry różnymi partiami. I jeśli chodzi o górną część ciała, to właśnie idziemy w stronę serca, czyli wtedy już idziemy nie z dołu do góry, tylko z góry do dołu. I tak samo w przypadku rąk idziemy do góry. To tak super, super, super skrótowo polecam sobie poczytać. Jeszcze w świecie zdrowia, słuchajcie, pomyślałam, że dodam coś, co mogłoby się znaleźć w dziale, w serii Wszystko co wiem, w odcinku o przeziębieniu, bo miałam tak, że znowu się przeziębiłam, słuchajcie, nie wiem jak to się stało i zabrakło mi niektórych moich specyfików i stwierdziłam, dobra, muszę coś wymyśleć i znalazłam w moim mieszkaniu coś, co nazywa się maść tygrysia, Tiger Balm, czerwona maść tygrysia i przeczytam Wam o niej najpierw kilka słów. Jest to maść o działaniu rozgrzewającym przeciwbólowym, od wieków znana kompozycja ziołowa z dodatkiem olejków roślinnych mentolu i kamfory. Nazwa maści wywodzi się od producenta, którego znakiem firmowym jest tygrys. Nie zawiera żadnych składników pochodzenia zwierzęcego, nie jest testowana na zwierzętach. Jest zrobiona z mentolu, kamfory, olejku kajeputowego, olejku z mięty, wyciągu z goździka, wazeliny i parafiny. I tutaj jest napisane, że masaż tym balsamem jest polecany szczególnie osobom, które uprawiają czynnie sport lub są w pracy narażone,
lub są w pracy narażone na duży wysiłek fizyczny, odczuwają dolegliwości stawów mięśni i pleców do użytku zewnętrznego. No więc ja zrobiłam coś takiego, że postanowiłam posmarować tą maścią miejsca, które uważałam, że są w tym momencie wrażliwe i zagrożone, i wmasowałam ją sobie tutaj w gardło, gdzie czułam lekki dyskomfort, wmasowałam sobie w klatkę piersiową, tak sobie myślę o takich metodach babcin jakiegoś wcierania spirytusu w ciało, i zrobiłam coś takiego, że wtarłam tę maść, słuchajcie, w podeszwy stóp, i to zrobiłam na przestrzeni kilku godzin i na noc kilka razy, robiąc sobie masaż stóp. I powiem Wam szczerze, obudziłam się jak nowonarodzona, a jak zrobiłam to samo kolejnego dnia, byłam już totalnie zdrowa. Więc do przetestowania, do pomyślenia, nie mówię, że się każdemu sprawdzi, ale dla mnie było to naprawdę bardzo ciekawe odkrycie, moi drodzy. Jako że maść jest polecana osobom aktywnym fizycznie, uważam się za taką osobę i byłam tak aktywna fizycznie, że sobie, moi drodzy, naderwałam więzadło. Ale nie będziemy o tym rozmawiać. W każdym razie byłam zmuszona, ale nie przeszkadzało mi to zadbać o siebie, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, nieco inaczej, w nieco bardziej kontrolowanych warunkach, robić to w domu i obserwując sobie, jak się czuje moje ciało i stopniowo się regenerując. Więc zaczęłam robić pilates nie na zajęciach, na reformerach, na które chodzę już od roku, tylko w domu. I pomyślałam, że poświęcę kilka chwil tutaj, a raczej w opisie, żeby polecić Wam ćwiczenia, które uważam, że są mega przyjemne, bardzo profesjonalne, bardzo skuteczne i bardzo wykonalne, jeśli chodzi o czas, z których ja korzystam właśnie wtedy, kiedy na przykład jestem na wyjeździe albo wolę ćwiczyć w domu, chcę ćwiczyć w domu, nie mogę za bardzo wyjść lub po prostu, mówię, mam ochotę zrobić coś dla siebie bez wychodzenia z chaty. I podlinkowałam Wam w opisie moje ulubione krótkie ćwiczenia, głównie pilatesowe, ale też będzie bonus jogowy, po to, żebyście mogli też z nich po prostu skorzystać, bo ja uważam, że są genialne. I pierwsza, znaczy większość z nich jest jednej dziewczyny, to jest Melissa Wood. Ona ma taką platformę Melissa Wood Health i prowadzi zajęcia pilatesu, ale też medytacje od lat. I na YouTubie za darmo jest kilka jej ćwiczeń, które moim zdaniem są takim cudownym ćwiczeniem w pigułce, kiedy właśnie macie mało czasu albo po prostu chcecie poćwiczyć w domu. Więc mam dla Was trzy ćwiczenia pilatesowe przez mniej niż 10 minut, więc to jest ekstra. Jeden jest na całe ciało, na brzuch, jeden jest na pośladki i uda, więc super. Dodatkowo w tej kategorii 10 minut też Wam podlinkowałam moje dwa ulubione workouty jogowe, właśnie 10-minutowe. Jeden jest taki bardziej rozciągający, drugi jest bardziej ognisty, energetyczny. To jest akurat od Deliciously Ella i uważam, że no po prostu ja uwielbiam te rzeczy, do nich wracam od lat, więc stwierdziłam, że muszę wam to pokazać. Mam też dwa workouty z Melisą pilatesowe, jeden 15, jeden 20-minutowy, więc znowu macie trochę więcej czasu, ale nie aż tak dużo, i dwa 30-minutowe. I te 30-minutowe to już jest taki full body workout, gdzie macie część taką bardziej jogowo, troszeczkę rozciągającą, taki mikroflow, macie część właśnie na pośladki, część na brzuch, część na ręce i są też fragmenty takie medytacyjne i uważam, że to jest po prostu świetne. Idziemy dalej, zakończymy, słuchajcie, takim kącikiem jedzeniowym, jakby z wellnessu do jedzenia, bardzo króciutko. Pierwsza rzecz, tutaj w kontekście mojej kontuzji, o której wspomniałam, byłam nieco zestresowana i czułam, że muszę znowu zainteresować się dbaniem o to, by moje ciało się szybciej zregenerowało, choćby z uwagi na mój wyjazd, i zamówiłam sobie kolagen do picia z Health Labsu dla wsparcia zdrowej skóry i właśnie regeneracji tkanek. Jest bardzo fajny, rozpuszczacie go sobie w wodzie, to jest kolagen z witaminą C, nie ma jakiegoś specjalnego smaku, rozpuszczacie w letniej wodzie, pijecie sobie odpowiednią dawkę raz dziennie i no po prostu ufam Health Labsowi, że to jest top jakość. Dowiedziałam się, że po 26 roku życia, niestety, spada produkcja kolagenu, więc ja Wam to bardzo polecam. Zawsze działa kod Karolina 10, to tak off topic. I ostatnia rzecz dzisiaj, bo się bardzo rozgadałam, to jest konfitura pomarańczowa. Słuchajcie, ja w ogóle nie jem dżemów, nie jem takich rzeczy. Jeszcze byłam bardzo sceptyczna, jeśli chodzi o cytrusy w deserach, ale mi się wszystko pozmieniało ostatnio, więc kupiłam sobie w jakimś bardzo fajnym sklepiku taką domową konfiturę pomarańczową, po prostu gdzie widać kawałki skórki. Tak widać, że naprawdę jest to super jakość, więc to zawsze. Cokolwiek Wam nie polecam, pamiętajcie, że jakość jest najważniejsza. Jakość, to, że to jest domowe, to, że to jest zrobione z miłością, to, że to jest sezonowe, lokalne, tak, zawsze te same wartości.
Więc nie chodzi o jakąś, wiecie, chemiczną konfiturę, tylko taką domową, możecie zrobić sami. Ale kupiłam tę konfiturę, powiem szczerze, pan w sklepie mnie namówił i zaczęłam sobie robić następujące kanapki deserowe. Otóż to jest totalna dygresja, ale już kończymy. Po śledziku, którego miałam w moim mieszkaniu, został mi makowiec, a nie jestem fanką makowca w takiej formie rolady, więc sobie go pokroiłam na plasterki i zamroziłam. I w momentach, kiedy po kolacji miałam ochotę na coś słodkiego, w ogóle zgłodniałam teraz, jak do was mówię, miałam ochotę na coś słodkiego, wyjmowałam sobie takie 1-2 plasterki makowca, wsadzałam sobie do mojego piekarnika, żeby je rozmrozić, to zajmowało chwilę, przynajmniej u mnie w takiej funkcji grzanka. Następnie smarowałam niczym chleb tego makowca. W sumie trochę mówiłam o tym w food vlogu. Rację, mówiłam o tym w food vlogu, ale nieważne. Tam był chleb, ale tutaj był smakowiec, to jest już wyższy poziom. I ten makowiec taki krucho mięciutki. Smarujemy go masłem migdałowym i na to dajemy warstwę konfitury pomarańczowej. O mój Boże. Nagle okazało się, że kocham makowca. Czy może lepszą opcją dla zdrowia byłoby zrobienie tego na kanapce? Trudno, można jeść ciasto z masłem migdałowym i konfiturą. Po prostu dla mnie to było coś niesamowitego, więc tak spędziłam styczeń, moi drodzy. W tym momencie w mojej zamrażarce już nic nie mam, zrobiłam cały ten makowiec, taki wielki kawałek zamroziłam, mówię tak, kiedy ja to zjem? No cóż, okazało się, że zjem. Zostawiam nas tutaj. Dzisiaj kącik filmowy, więc jestem bardzo ciekawa, czy widzieliście te filmy, jakie są wasze wrażenia, to po pierwsze. Po drugie, to samo w przypadku seriali. Mam nadzieję, że zostawiłam was też z kilkoma fajnymi nawykami na nowy rok. Podrzuciłam wam workouty, więc wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy absolutnie gotowi na to, żeby mieć dobry czas w najbliższych miesiącach, a przynajmniej przez ten kolejny miesiąc, zanim spotkamy się w kolejnych inspiracjach. Także good to be back, bardzo się cieszę, że jestem z powrotem. Zapraszam was do słuchania mojego podcastu, zapraszam was na mojego Instagrama, zapraszam was do komentowania tutaj, jakie były wasze inspiracje stycznia, dajcie mi koniecznie znać i do zobaczenia za tydzień w kolejnym filmie. Już nie z tego kadru, moi mili. Cześć!